Francuska Premier Division liczy 18 zespołów. Rozgrywki prowadzone są od początku sierpnia do połowy maja, z dwumiesięczną przerwą w trakcie zimy. W sumie drużyny walczą w 34 ligowych kolejkach. Podobnie jak w innych najsilniejszych ligach prezentowanych w Canal Plus, mistrz kraju automatycznie awansuje do Champions League, a drugi zespół tabeli musi przebijać się przez rundę kwalifikacyjną. Ligę corocznie opuszczają trzy najsłabsze kluby w sezonie, a w ich miejsce awansuje najlepsza trójka z drugiej ligi. Le monde moderne dissout les vraies valeurs, c'est un. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On mille, mille morceaux, car les villes, villes aussi, Joe, sont touchées par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Od wielu lat prawa do transmisji wszystkich spotkań ligowych znajdują się w posiadaniu francuskiej stacji Canal Plus. Relacje przeprowadzane są z ogromnym rozmachem przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych środków, dzięki czemu telewidz znajduje się w centrum wydarzeń. Dwa spotkania każdej kolejki rozgrywane są dzień wcześniej, najczęściej jest to w piątek o 18.30 i 20.30 i oba transmitowane są przez Canal Plus, z tym, że wcześniejsze w paśmie cyfrowym, zaś późniejsze w zwyczajnym Canal Plus. Rzecz jasna, bezpośrednie relacje rozpoczynają się 20 minut przed rozpoczęciem spotkań i równie późno kończą. Pozostałe spotkania kolejki rozgrywane są w sobotę w jednym czasie o 20.30, z czego najciekawsze, pokazywane jest w zwyczajnym Canal Plus, a bez wyjątku wszystkie mecze mogą śledzić na żywo abonenci cyfrowego Canal Plus. Prawdziwy kunszt dziennikarze Canal Plus pokazują corocznie podczas dwóch ostatnich kolejek sezonu. Wówczas wszystkie spotkania rozgrywane są o jednej porze, a Canal Plus na żywo łączy się ze wszystkimi stadionami w zależności od boiskowych sytuacji. 9 stadionów, 9 ekip komentatorskich, 9 równoległych transmisji, w sumie ponad 2 godziny piłki nożnej na żywo. Już 30 minut po zakończeniu sobotnich spotkań Canal Plus zaprasza na piłkarski magazyn podsumowujący wydarzenia całej kolejki. Nie brakuje w nim ani najważniejszych akcji, ani przed- i pomeczowych komentarzy piłkarzy i trenerów, ani garści informacji statystycznych. Jordi Foot, piłkarski dzień. Taki tytuł nosi program. Trwa co tydzień 40 do 45 minut. Dopiero późnym wieczorem w sobotę, około północy i w niedzielę rano, prawo emisji podobnego, choć skromniejszego magazynu ma prywatna, odkodowana stacja TF1. Piłkarskie zakłady toczą się według podobnych zasad jak w naszym kraju. Wyniki francuskiego Totka mają swą stałą rubrykę w sobotnim piłkarskim magazynie w Canal Plus. Amor llega así esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así esta manera, no tiene la culpa.
amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Liga hiszpańska jest najbardziej rozbudowaną ligą w Europie. W Primera División występuje 20 zespołów. Sezon rozpoczyna się pod koniec sierpnia lub na początku września, a kończy pod koniec maja. Kolejka rozgrywana jest w ciągu 3 dni. Sobota, niedziela, poniedziałek. W wyjątkowych sytuacjach w środy, ze względu na mecze reprezentacji lub odrabianie kolejki świątecznej. W sezonie nie ma przerwy zimowej, tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia piłkarze mają kilka dni wolnych. Dwie ostatnie drużyny tabeli automatycznie spadają do drugiej ligi, a dwie przedostatnie rozgrywają mecze barażowe z zespołami drugiej ligi, które zajęły miejsca trzecie i czwarte. W ciągu najbliższych 2-3 lat liczba zespołów w ekstraklasie ma jednak zostać zredukowana. Piłka nożna w Hiszpanii jest dobrem narodowym i nie ma w tym wiele przesady. Przed sezonem 96-97 w Hiszpanii rozpętała się wielka batalia o prawa telewizyjne do transmisji meczów piłkarskich. Prym w tej walce wiodły prywatna stacja Antena 3 i płatny Canal Plus. Kilka zespołów, m.in. Atletico, Mallorca, Betis, Real, Valladolid, podpisało kontrakty na wielkie sumy z Anteną 3. Inne jak Barcelona, Atletic czy Real Sociedad z Canal Plus. W całą sprawę włączył się także parlament hiszpański. Jednak pod koniec 97 roku włosowie obu stacji doszli do porozumienia i obecnie wszystkie poważniejsze stacje telewizyjne mogą bez żadnych restrykcji i specjalnych umów z poszczególnymi klubami pokazywać mecze wszystkich drużyn. Wydarzenia w hiszpańskiej ekstraklasie są szeroko prezentowane w magazynach piłkarskich. Telewizja TVE1 w niedzielę o godzinie 21.30 w magazynie El Studio Estadio prezentuje około 30-minutowy skrót bramek z danej kolejki ligowej. Telewizja TVE2 również w niedzielę o godzinie 22.30 zaprasza na półtora godzinne omówienie całej kolejki. Canal Plus Hiszpania w niedzielę o godzinie 23.30 rozpoczyna się trwający do 3 rano El Tercer Tiempo. Zakłady piłkarskie, tak zwane Pinielas, są bardzo popularne w Hiszpanii. Zakład obejmuje 15 spotkań, 10 z Ekstraklasy i 5 z drugiej ligi. Najtańszy kupon kosztuje około 20 centów, ale można obstawiać również za 2000 dolarów. Można grać pojedynczo, jak również grupowo. Wygrane często sięgają kilku milionów dolarów. Pinielas są tak popularne, że wszystkie media, telewizja, radio i prasa omawiają ten temat bardzo poważnie. W rozgrywkach Serie A bierze udział 18 drużyn. Piłkarze wybiegają na boiska zazwyczaj w pierwszą niedzielę września, a kończą ligowe zmagania na przełomie maja i czerwca. Mistrz Włoch zdobywa prawo występu w Lidze Mistrzów. Wicemistrz gra w rundzie wstępnej Champions League. 4 ostatnie zespoły w tabeli spadają do Serie B. W przypadku równej ilości punktów drużyn rywalizujących o mistrzostwo, bądź też broniących się przed spadkiem, o ostatecznej kolejności decyduje mecz barażowy na neutralnym boisku. Z
Zwyczajowo cała kolejka ligowa odbywa się w niedzielę, jednak mecze drużyn biorących udział w rozgrywkach o europejskie puchary w kolejkach bezpośrednio poprzedzających pucharowe terminy przenoszone są na sobotę. Wyłączne prawa do transmisji meczów Serie A posiada kodowana stacja Tele Plus. Państwowa RAI i komercyjna Tele Monte Carlo prezentują tylko najciekawsze fragmenty spotkań w swoich wieczornych programach. 8 niedzielnych meczów rozpoczyna się o tej samej porze, o godzinie 15. W przypadku meczów przełożonych na sobotę godzina ich rozpoczęcia pozostaje bez zmian. Jedno wybrane spotkanie, tak zwany mecz kolejki, rozgrywane jest o godzinie 20.30. Ten mecz stacja Tele Plus pokazuje na żywo. Abonenci Tele Plus posiadający zestawy cyfrowe mają dodatkowo możliwość oglądania dwóch lub trzech innych meczów kolejki spośród spotkań rozpoczynających się o 15 i pokazywanych w systemie pay-per-view. Tante voci in movimento, oh, e c'è bisogno anche di te, oh, e di chi ha cuore dentro sé. W niedzielę około godziny 18.20 państwowy program Rai Uno rozpoczyna emisję najpopularniejszego we Włoszech magazynu piłkarskiego Novantessimo Minuto, 90 minuta. W tym 40-minutowym programie pozbawionym wielkich fajerwerków technicznych kibic otrzymuje to, na co czeka najbardziej, wszystkie gole i najciekawsze sytuacje z niedawno zakończonych spotkań. Kto nie czuje się usatysfakcjonowany tym, co pokazała stacja Rai Uno, już o 19.00 może przenieść się do komercyjnej Tele Monte Carlo, gdzie akurat rozpoczyna się trwający blisko 2 godziny magazyn Goleada. Tu skróty meczów wzbogacone są analizami i statystykami. Sportowe, a przede wszystkim piłkarskie wydarzenia weekendu podsumowuje program La Domenica Sportiva, Sportowa Niedziela, emitowany na kanale RAI 3 około godziny 22.30. Różnego rodzaju zakłady i gry liczbowe związane z futbolem to w Italii prawdziwe szaleństwo. 3 na 5 Włochów gra przynajmniej raz w miesiącu. Najwięcej zwolenników mają zakłady piłkarskie Toto Calcio i Toto Gol. Pierwszych typuje się podobnie jak w Polsce w 13 meczach zwycięstwo, remis lub porażkę gospodarzy. W zakładach Toto Gol należy spośród 30 spotkań wytypować 8, w których padnie najwięcej goli.
By sięgnąć po mistrzostwo Bundesligi, jak uczynił to w minionym sezonie 1 FC Kaiserslautern, trzeba okazać się najlepszym z grona 18 drużyn, które toczą rozgrywki systemem mecz i rewanż od pierwszych dni sierpnia do końca maja. Zazwyczaj piłkarze niemieckiej ekstraklasy mają półtoramiesięczną przerwę w lidze od połowy grudnia do początku lutego. Z pierwszej Bundesligi spada 3 ostatnie drużyny tabeli, awans wywalcza 3 czołowe kluby z zaplecza niemieckiej ekstraklasy. Prawa telewizyjne do prezentowania zmagań Bundesligi są w Niemczech podzielone. Po 2 pojedynki każdej kolejki prezentuje na żywo kodowana stacja Premier. Zwyczajowo jest to jedno z dwóch spotkań rozgrywanych o 19.30 lub 20.00 w piątkowy wieczór oraz jeden z 6 meczów rozgrywanych o stałej porze 15.30 w sobotę. Ostatni, 9. mecz każdej serii rozgrywany jest w niedzielę wieczorem. Wyjątkowo kolejki ligowe są też rozgrywane w środku tygodnia, we wtorek i środę. Wówczas też po 2 spotkania telewidzowie niemieccy mogą śledzić w kodowanej Premier. 5 najciekawszych spotkań z całego sezonu, z wyjątkiem 2 ostatnich kolejek, można oglądać w ogólnie dostępnej prywatnej stacji Sat.1. Najbardziej popularnym magazynem futbolowym w niemieckiej telewizji jest RAN w telewizji Sat.1. Prezentuje on najciekawsze wydarzenia z meczów Bundesligi już 45 minut po ich zakończeniu. W piątek rozpoczyna się on o 22.15, a w sobotę o 18.00. Prezentowane są w nim analizy, wypowiedzi i ciekawostki statystyczne. Także w Sat.1 w niedzielny wieczór emitowany jest magazyn Ranissimo, w którym na kanwie ostatniego spotkania podsumowuje się wydarzenia całej kolejki. Swój program omawiający zdarzenia z danej serii gier prezentuje również w niedzielę o 22.00 stacja DSF. Krótkie migawki ze spotkań Bundesligi można również oglądać w telewizji RTL i państwowych ARD i CDF. Totolotek piłkarski nie jest eksponowany w niemieckiej telewizji, a omawiany przede wszystkim w tamtejszej prasie. Angielska ekstraklasa liczy 20 zespołów. W sumie ma do rozegrania 38 kolejek.
Sezon zaczyna się w sierpniu, a kończy w połowie maja. Piłkarze Premiership, w przeciwieństwie do wielu innych lig zachodniej Europy, nie mają przerwy zimowej. Co więcej, właśnie w okresie świąteczno-noworocznym czeka ich najwięcej pracy. Wtedy w ciągu kilku dni muszą rozegrać aż 3 spotkania o punkty. Z Ekstraklasy spadają 3 ostatnie drużyny tabeli. Ich miejsce zajmują 2 najlepsze zespoły pierwszej ligi, odpowiednik naszej drugiej ligi. Trzecie, ostatnie miejsce przypada klubowi, który wygra baraże. Wyłączność na transmisję Ekstraklasy posiada kodowana B-Sky B. Mecze są pokazywane na jednym z 3 kanałów sportowych. Angielscy kibice oglądają Premiership na żywo w każdą niedzielę o 16 i w poniedziałek o 20. Często również transmitowane są spotkania rozgrywane w środku tygodnia. Niekiedy zdarza się, że tego samego dnia o tej samej porze kamery Sky Sports ustawia się na 2 obiektach. Tak było w przypadku ostatniej kolejki ligowej, gdy największe zainteresowanie wzbudzała walka o utrzymanie się w Premiership. Na jednym z kanałów sportowych pokazywano spotkanie Chelsea-Bolton, a na drugim Everton-Coventry. W sobotę mecze odbywają się na 8 stadionach. Wszystkie zaczynają o 15:00. Żaden z nich nie jest transmitowany przez telewizję. Bramki i obszerne skróty z sobotnich meczów pokazywane są w magazynie piłkarskim Match of the Day, emitowanym przez publiczną BBC. Program ten zaczyna się w sobotę o godzinie 22:50. Dopiero po nim najciekawsze wydarzenia z angielskich boisk mogą trafić na antenę prywatnej B-Sky B. Wszystkie gole można obejrzeć na kanale informacyjnym Sky News w programie Sportsline Extra, który jest nadawany pół godziny po północy. Podsumowanie kolejki w telewizji Sky odbywa się w poniedziałek w magazynie Football League Review o 18:30. W Anglii najpopularniejszą formą gry są zakłady u bukmacherów. W przypadku spotkań sobotnich trzeba zagrać przynajmniej na 3 mecze, ale pod warunkiem, że w swoich typach nie uwzględni się zwycięstwa gospodarzy. Jeśli postawi się natomiast na wygraną miejscowych, to wtedy należy obstawić przynajmniej 5 spotkań. W przypadku meczów transmitowanych przez telewizję i rozgrywanych w środku tygodnia można zakładać się na wynik jednego spotkania. To telewizja, która nigdy polskiej piłki się nie wstydziła i nie wstydzi. Nigdy nie wypierała i nie wypiera, nie uciekając programami o polskim futbolu w późne godziny nocne. Tak jak inne stacje komercyjne kodowane Canal Plus w Polsce, przykłada wielką wagę do sportowej oferty programowej, której największym atutem jest Krajowa Liga Piłkarska. Oto nasz pomysł na weekendowy rozkład rozgrywek Ekstraklasy. Zapraszamy w co drugi piątek miesiąca na godzinę 18:00. Mecz na żywo, rejestrowany z udziałem kilkunastu kamer, nowoczesny wóz transmisyjny, wywiady przed,
przerwie i po meczu. Wszystko to, do czego zdążyliśmy Państwa przyzwyczaić przez 3 lata, a obiecujemy, że będzie jeszcze ciekawiej. To piątek. W sobotę magazyn Liga Plus, a więc blisko godzinny wieczorny program, w którym pokażemy bramki z ligowych boisk i fragmenty wszystkich spotkań rozegranych w sobotę. W tym dniu chcemy także, by wybrany mecz pokazała telewizja otwarta. A jednocześnie Canal Plus nie wyklucza, iż też będzie transmitował tego dnia jakieś spotkanie. Prowadzący program będzie zapraszał do studia kogoś z wielkiej rodziny piłkarskiej. Może to być piłkarz, dziennikarz, działacz, zawodnik. Wszystko po to, by w blisko 60-minutowym programie spuentować najważniejsze wydarzenia kolejki. Czy będzie to polski run? Wszyscy byśmy bardzo tego chcieli, ale początki, jak zwykle, mogą być różne. Magazyn Liga Plus przez 2 miesiące w paśmie otwartym. Niedzielne popołudnia zapraszamy na te stadiony, na których nie możemy być w piątki lub soboty, ponieważ na tych obiektach nie ma oświetlenia. Co nie znaczy, że taki niedzielny mecz nie będzie równie atrakcyjny. System pokazywania Ligi Polskiej w Canal Plus nie jest dany raz na zawsze. Będziemy starać się go rozwijać, udoskonalać, uważnie wsłuchując się w opinie klubów, związku i kibiców, dla których przecież wszyscy pracujemy. Canal Plus zaprasza na nowy sezon piłkarski 1998-99.